Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Nagrania powstają z potrzeby podzielenia się słowem, które przychodzi w momentach mojego rozpoznania, przybierając nieraz formę komunikantu, jak to kiedyś określił mój ukochany. Być może znajdziesz tu coś, z czym zarezonuje twoja dusza, może inspirację lub odpowiedź na swoje pytanie, a być może coś, co zburzy twój światopogląd i sprawi, że będziesz poszukiwać nowych odpowiedzi. Proszę, odłóż szkiełko i oko. Nastaw się na odczuwanie, albowiem nie tyle przemawiam do twojego intelektu, co do przestrzeni serca, z której i do mnie przyszło. Nazywam się Izabela Ptak-Marczewska i zapraszam na cykl spotkań ze słowem zatytułowanych Budzić wierszem. Ma to odniesienie do stanu świadomości. Budzący budzi i sam zostaje obudzony. Na każdy odcinek składać się będzie kilkanaście zróżnicowanych utworów, wybranych z powstałych na przestrzeni lat tomików. Odczytanie niektórych z nich trwa nie więcej niż wdech i wydech. Mogą więc wymagać chwili twojego skupienia. Zapraszam i dziękuję, że jesteś. Budzić wierszem. O sobie można obszernie lub krótko. Jestem teraz. Uspokój ptaka serca. Trafiony chwilą dziko trzepocze. Wszystko już było, z tysiąca kawałków, jak w kalejdoskopie. Wciąż od nowa składamy siebie. Tam, gdzie anioły mają skrzydła, u ciebie dwie blizny. Dla mnie, przeze mnie. Kocham przez zapatrzenie w rozkwitłą różę serca. Ja w twoim śnie, trochę z boku, głos sumienia czy mityczny rara avis, który wleciał w pół przymkniętą powieką i został zakochany. By nie zgubić światła z oczu, trzeba pamiętać o źródle. Głębiej, poza zwykłe odczuwanie, poza zmysły, do źródła jaźni. Spotkajmy się w ogrodzie mego serca, gdzie źródło wody żywej i róże bez kolców. Gdzie ptaki przepowiadają przyszłość bez początku i końca. Do wewnątrz, na tyle głęboko, by usłyszeć szepty Boga, by ujrzeć motyle, nim przylecą, opuszkami palców musnąć nieskończoność. Dzwoni cisza. Odbieram. Wdech, wydech. Strumień świadomości. Wkładam palec z bezczasu w bezczas. Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Stosowanej. Naukę czerpałam również na warsztatach, kursach,
i szkoleniach. Od lat pracuję z ludźmi, stosując wielorakie techniki służące poprawie jakości życia i przywracania harmonii, w tym poprzez masaże energetyczne czy zabiegi kąchowania. Moja dusza pragnie również wyrażać siebie poprzez słowo pisane, poezja i proza, malarstwo intuicyjne oraz różnego rodzaju rękodzieło. Kocham podróże, nie tylko do świata zewnętrznego, ale i te skierowane do swojego wnętrza, które pomagają mi poznać istotę tego, kim naprawdę jestem. Więcej na www.bodyartholis.pl. Można mnie też znaleźć na Facebooku Bodyartholis Izabela Ptak.